Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Obliż miary kątów alfa, beta i gamma. Ok, zaczynamy od tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Ok, będziemy tutaj głównie działać w pamięci. 33 stopnie plus 117 stopni to 150 stopni. To żeby tutaj mieć łącznie 180 stopni, nasza alfa musi wynosić 30 stopni. Takie kąty nazywamy kątami wierzchołkowymi i mają one takie same miary. Taki kąt z kropką to 90 stopni. Ok. Czyli dodajemy sobie 90 stopni plus 42 stopnie to 132 stopnie. To żeby tutaj mieć 180 stopni, to nasza beta będzie się równać 48 stopni. Tutaj mamy znów kąty wierzchołkowe. Czyli one mają taką samą miarę, my tutaj mamy gamę. Natomiast te kąty nazywamy kątami przyległymi i one łącznie mają 180 stopni. Więc zaczynamy od tego, że mamy 180 stopni minus 116 stopni, to tutaj będziemy mieć stopni 64. I teraz tutaj 51 stopni, dodać 64 stopnie, to 115 stopni. To żeby tu łącznie w środku było 180 stopni, tutaj będziemy mieć stopni 65. Ok, podpunkt B, wiadomo, troszeczkę trudniej. Co my tutaj zauważamy? Że AC jest równe BC. To są ramiona, czyli mamy tutaj do czynienia z trójkątem równoramiennym, który ma taką zależność, że on ma takie same miary kątów w tym miejscu, czyli przy podstawie. Możemy sobie wyliczyć, że tutaj będziemy mieć alfa to 90 stopni i tutaj coś musimy mieć. To jak to wyliczyć? Otóż mamy tutaj 90 stopni, tutaj jest tak samo, no to mamy do rozgrodzenia na te dwa kąty po 45 stopni. Nie mamy innej możliwości, skoro tu jest A i tu jest A. To jak to całe ma 45 stopni, to tutaj, żeby było to całe jako 45 stopni, to brakuje nam 25 stopni. Tu jest 90 stopni. No i znów wyliczamy. 90 stopni dodać 25 stopni to 115 stopni, czyli nasza alfa będzie się równać 65 stopni. D, F, F, E. Ponownie mamy do czynienia z kątami, które będą przy podstawach takie same, ale tutaj mamy zmienione zasady gry, ponieważ nie mamy kąta tego i musimy sobie go wyliczyć w ten sposób, że jak tu jest 50, to to całe, czyli beta i ten kąt ma to 50 stopni. To 50 plus 50 to 100 stopni, zatem my tutaj będziemy mieć 80 stopni. Mając tą wiedzę, liczymy 70, dodać 80 to 150 stopni, czyli sama beta to 30 stopni. To teraz tutaj. Musimy zwrócić uwagę na to, że jest to trójkąt prostokątny. Czyli jak my tu mamy 90 stopni,
tu jest 40 stopni, to my możemy sobie wyliczyć to. OK. 90 dodać 40 to 130, to znaczy, że tutaj będziemy mieć 50 stopni. OK. Jak mamy tutaj 50 stopni, to co my sobie możemy tu teraz wyliczyć? Aha, jedziemy z tej zależności, że G i jest takie same jak i J. Czyli ten kąt i ten kąt są takie same. Jak tu mamy 50, to robimy sobie 180 minus tą 50, otrzymujemy 130 stopni i robimy na pół, bo musimy to podzielić na te dwa kąty. Czyli mamy 65 i 65. Zwróćcie uwagę, ja tutaj zmienię kolor, że to całe to 90 stopni. Czyli to całe również ma 90 stopni. To oznacza, że mamy 90 stopni odjąć 65, to nasza gamma wynosi 25 stopni. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.